Witajcie bardzo serdecznie w tym krótkim vlogu informacyjnym. Mam dzisiaj do Was dwie, no właściwie trzy sprawy. Pierwsza to taka, że w piątek, 28 kwietnia, wyjeżdżam na Pyrkon. Będę tam 3 dni. Nie jestem jeszcze pewna dokładnie, o której wyjeżdżamy w niedzielę, ale pewnie trochę się tam pokręcę rano. Planuję na Pyrkonie trochę ponagrywać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy będzie się to do czegokolwiek nadawało, ale myślę, że coś z Pyrkonu na kanale się na pewno pojawi. Nie planuję organizować specjalnego spotkania z widzami. Po prostu, jeśli ktoś z Was zobaczy mnie gdzieś tam w tłumie, łatwo mnie rozpoznać. Fioletowe włosy jednak rzucają się w oczy. To zachęcam, żebyście podeszli, przywitali się, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Filmy na kanale będą pojawiać się normalnie. Będzie tam tylko problem z jedną premierą, ale za momencik do tego przejdziemy, bo chciałam z wami jeszcze porozmawiać o planach na maj na moim kanale. Myślę, że co miesiąc mogłabym wrzucać taki filmik a propos tego, co się będzie działo w danym miesiącu na kanale, jakie są plany na serię, i tak dalej, bo mogę dostać waszą opinię, czy w ogóle was ciekawią gry, które wam proponuję, no i wy wiecie, na co się przygotować tak naprawdę. Plany na maj nie są jakieś super ekstra wystrzałowe, prawdę powiedziawszy, znacie je już. Była dopiero co premiera Outlasta, więc będziemy grać w Outlasta, będziemy kończyć Outlasta, dwójkę oczywiście. Będzie premiera w piątek właśnie, Little Nightmares. Tą grę też mam zamiar przejść na kanale. Nie pojawi się ona tuż po premierze, no z oczywistych powodów wyjeżdżam na Pyrkon, ale myślę, że 2 maja pojawi się na kanale. A pierwszego mogę jeszcze nie zdążyć się wyrobić z nagraniem i przygotowaniem odcinka. Poza tym oczywiście przechodzimy Nier Automata. Gra wymaga, jak już mi groziliście, kilku przejść, więc ona na kanale pobędzie jeszcze jakiś czas. Planuję to rozłożyć tak, żeby w tygodniu były po 2 odcinki z danej serii, tak na przemian. Jeszcze nie wiem, jak to ustalę w zależności od dni tygodnia. Może się zdarzyć, że coś się poprzestawia, ale no, raczej będziemy się pilnować po 2 odcinki z jednej z 3 serii w tygodniu. No i w 7 dzień najprawdopodobniej będzie seria Skarma. Postaramy się skończyć Oldboya w tym czasie, do końca maja. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Bo prawdę powiedziawszy, bardzo bym chciała już zacząć nową grę z nim. Downfall bardzo kusi, bardzo, bardzo. Natomiast jeśli chodzi o premiery w maju, to nic takiego ciekawego w tym maju nie ma dla mnie, tak szczerze. Więc pewnie będę sięgała po jakieś tytuły z mojej tajemniczej listy planów. Ale ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co to będzie. Podejrzewam, że wreszcie wrzucę tego Moosemana, jeśli któraś z serii nam się skończy, bo moim zdaniem ta gra ma ogromny potencjał i nie jest długa. Mam wrażenie, że będzie nam się mile grało i oglądało. Jeśli chodzi o plany, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, 3 maja jest 4. rocznica mojego kanału. Tak, robię to już tyle czasu. Będziemy trochę świętować, będzie specjalny film z tej okazji. Myślę, że uda mi się wreszcie przygotować coś, co planuję zrobić dla Was i w sumie dla siebie już od bardzo, bardzo dawna. Więc też myślę, że pojawi się w okolicach majówki na kanale informacja, co to jest i o co chodzi. W sumie za wiele nowego wam nie powiedziałam, w szczególności tym z was, którzy śledzą mojego Facebooka, a polecam to robić, bo tam pojawia się dużo informacji, wiadomo na przykład dlaczego odcinek się nie pojawia i tak dalej. No ale miałam poczucie, że warto wam nagrać taki krótki film informacyjny, zawsze się cieszycie, jak do was gadam. Cóż, to by było na tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie i być może do zobaczenia na Perkonie, a na pewno do usłyszenia w moich kolejnych odcinkach. Trzymajcie się!